Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych drogich słuchaczy w radosnym nastroju, bo właśnie kilka dni temu zakończył się pierwszy Europejski Kongres Ruchów Pro-Life w Krakowie, w Łagiewnikach. Ten kongres zwołany był przez organizatorów z wszystkich krajów Unii Europejskiej, organizatorów znanej nam inicjatywy Jeden z Nas. Inicjatywa ta w sensie zbierania podpisów zakończyła się wielkim sukcesem. Mieliśmy zebrać w 28 krajach Unii Europejskiej 1 milion podpisów obywateli, którzy opowiedzą się za tą inicjatywą zmierzającą do zablokowania finansowania przez Unię Europejską zbrodni aborcji w krajach trzeciego świata, jak również zablokowania finansowania eksperymentów na istotach ludzkich, nienarodzonych dzieciach. Sukces wielki, bo zamiast 1 miliona podpisów zebraliśmy prawie 2 miliony w całej Unii Europejskiej. Komitet wykonawczy inicjatywy Jeden z Nas, któremu przewodniczy włoski eurodeputowany profesor Carlo Cassini, spotkał się na tym kongresie w Krakowie w Łagiewnikach. Było nas prawie 250 osób z 20 krajów Unii Europejskiej. To wielki sukces organizacyjny. Myślę tutaj szczególnie o Polskim Komitecie Narodowym tej akcji, a szczególnie jej przewodniczącym panu Jakubie Bałtroszewiczu. Uczestnicy tego spotkania podkreślali nienaganną, wręcz wzorową organizację tego wielkiego międzynarodowego spotkania Europejskich Ruchów Pro-Life w Krakowie. To spotkanie miało dwa takie ważne nurty. Pierwsze to podsumowanie tej akcji i w wypowiedziach wielu przedstawicieli Europejskich Ruchów Pro-Life przebijała wielka radość, że uzyskaliśmy tak dobry wynik, a jednocześnie troska, bo musimy się przygotować do dalszych działań. Zebranie podpisów to dopiero wstęp do właściwej akcji, bo musimy się przygotować naukowo, merytorycznie, w aspekcie prawnym, medycznym, także socjologicznym do tak zwanego wysłuchania europejskiego. Musimy Brukseli przedstawić jasno i stanowczo swoje argumenty za tą inicjatywą i dopiero wówczas Komisja Europejska zdecyduje, czy podda ten nasz projekt, konkretny projekt do głosowania w Parlamencie Europejskim. I od wyniku tego głosowania będzie zależał ostateczny sukces tej akcji. Podkreślali mówcy i słusznie, że niezależnie od ostatecznego wyniku w Brukseli, ta akcja zakończyła się wielkim sukcesem, bo budziła sumienia mieszkańców Unii Europejskiej. Prowadziła do refleksji nad fenomenem życia, nad wartością życia. I to jest już ogromnie cenne. Chcę podkreślić, że padały głosy bardzo pochlebne pod adresem Polski, a szczególnie błogosławionego Jana Pawła II. Kochani, ja chyba podkreślałem w naszych spotkaniach radiowych, jak wspaniałym pomysłem było samo hasło tej akcji. Jeden z nas. Okazuje się, że autorem tego hasła nie był profesor Carlo Cassini, włoski lider obrońców życia, ale nasz papież, błogosławiony Jan Paweł II. Profesor Carlo Cassini publicznie powiedział, że w 1984 roku uczestniczył w spotkaniu z Janem Pawłem II i na tym spotkaniu Jan Paweł II, błogosławiony, niedługo święty, nasz wielki rodak, zaapelował: uczyńmy wszystko, w sensie przede wszystkim świadomości i edukacji, żeby nienarodzony człowiek, żeby poczęte dziecko było traktowane jak jeden z nas, jak każdy narodzony człowiek, który ma bezwarunkowe prawo do życia. To wielki hołd złożony papieżowi. Papieża Jana Pawła II nazywano największym obrońcą życia na świecie, gigantem obrony życia i tym, który przewodzi nadal w zmaganiach o prawo do życia nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Profesor Carlo Cassini powiedział bardzo mocno: encyklik Evangelium Vitae Jana Pawła II powinniśmy wszyscy traktować jak elementarz, jak podstawowy podręcznik dzieła obrony życia. Kochani, było wiele wystąpień posłów, europosłów z Polski, z zagranicy. Ja tylko podkreślę kilka głosów. Liderka obrony życia z Hiszpanii powiedziała bardzo mocno: my musimy walczyć o prawo dla poczętych dzieci.
nie tylko w tym aspekcie jeden z nas, ale szerzej. Musimy podjąć wielki wysiłek, strategię obrony życia, żeby w każdym kraju europejskim było zagwarantowane życie każdego dziecka od chwili jego poczęcia. Bardzo mocne było jej wystąpienie, które zakończyło się tak. Nie prosimy Unii Europejskiej o pieniądze. Domagamy się tylko, żeby Unia Europejska przestała wydawać nasze pieniądze na zabijanie dzieci. W sobotę do południa była wspaniała celebracja mszy świętej w kaplicy kardynała Karola Wojtyły na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Przewodniczył jej ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. W słowie wstępnym do tej Eucharystii wyraził swoją ogromną radość z tego spotkania. Cieszył się tak licznym gronem europejskich obrońców życia właśnie tu w Krakowie, gdzie ksiądz, później biskup, później kardynał Wojtyła tak zdecydowanie walczył o życie każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. Trwajmy więc w tych działaniach, w tej radości i prośmy Pana Boga o światło dla urzędników Unii Europejskiej, europarlamentarzystów, żeby ta inicjatywa zakończyła się pełnym sukcesem, czyli dobrym głosowaniem w Parlamencie Europejskim. Szczęść Boże!